Tażory oraz dwóch radnych, pan radny Piotr Kuzarewicz oraz pan radny Wojciech Maroszek, są połączeni zdalnie, będą obradować zdalnie podczas sesji. Obecnie na sali jest 20 radnych i dwóch radnych online, łącznie jest 22 radnych. Proszę jeszcze o sprawdzenie obecności na urządzeniu. Dobrze, ale... Dobrze, ale... Okay. Dobrze. Szanowni Państwo, w sesji bierze udział 22 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Czy są pytania, uwagi do porządku obrad? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad przyjęliśmy jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego, przyjęcie protokołu nr 47 przez 2022 sesji Rady Miasta. Nie ma wpisów, nie ma uwag. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. Głosowało 21 radnych, 20 radnych za przyjęciem protokołu, przy jednym głosie wstrzymującym Rada Miasta przyjęła protokół. Przechodzimy do punktu piątego. Informacja Prezydenta Miasta na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych, gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminą osobą prawną oraz osoby wydające z upoważnienia prezydenta decyzje administracyjne. Zgodnie z wymogami artykułu 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym pan prezydent przekazał do Rady Miasta informację, iż dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2021 złożonych przez zastępcę prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminą osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu prezydenta. Na podstawie analizy złożonych oświadczeń pan prezydent informuje, iż oświadczenia zostały złożone w terminie oraz nie stwierdzono merytorycznych nieprawidłowości. W związku z powyższym nie podjęto działań związanych z nieprawidłowościami. Przechodzimy do punktu szóstego. Informacja przewodniczącego Rady Miasta na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych przez radnych Rady Miasta Żory. Szanowni radni, zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym informuję Radę, iż dokonałem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta Żory za rok 2021 rok. Stwierdzono drobne nieprawidłowości, które radni uzupełnili i dokonali korekty oświadczenia majątkowych, które przesłano do Urzędu Skarbowego. Nie było tutaj żadnych jakichś takich istotnych kwestii. Przechodzimy do punktu ósmego. Informacja Prezydenta Miasta Żory o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto Żory w roku szkolnym 2021-2022. Przepraszam bardzo. Punkt siódmy. Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach z terenu miasta zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2023 roku. Powyższy wymóg wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Prezydent, prezes Sądu Rejonowego w Żorach zwrócił się do prezydenta, wskazując na zapotrzebowanie w tym zakresie. Pan prezydent jakby przedstawił nam informację dotyczącą potrzeb, gdzie nasze miejskie instytucje są wymienione, 12 miejskich instytucji, z czego największa liczba ewentualnych osób, które by odbywały taką pracę, byłaby w Mosirze, w Zarządzie Budynków Miejskich, Urzędzie Miasta Żory oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy Wspólna Pasja. Te dokumenty są w Radzie, jeżeli ktokolwiek był zainteresowany szczegółowym rozkładem w poszczególnych jednostkach. Przechodzimy do punktu 8. Informacja prezydenta miasta Żory o stanie realizacji zadań oświatowych przez miasto Żory w roku szkolnym 2021-2022. Również zgodnie z wymogami przepisów pan prezydent przedłożył informację. Wynika to z artykułu 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. Jest to obszerna informacja, z którą radni się zapoznali. Czy są pytania, uwagi do informacji prezydenta miasta? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie spraw. Punkt 9.1. Zmiany w budżecie miasta Żory na 2022 rok. Szanowni Państwo, wpłynęła autopoprawka, także będziemy omawiać projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki. Proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproponowane zmiany w budżecie miasta to po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o ponad 18 milionów 66 tysięcy złotych. I co do tych zmian, to wprowadzenie kwoty dotyczącej refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy, tu jest ponad 7200 zł. Następnie realizacja projektu Dostępny Samorząd. Zadanie jest dofinansowane z PFRON-u. Ma na celu dostosowanie budynków Urzędu Miasta do spełnienia wymogów dostępności. Projekt będzie realizowany w bieżącym roku oraz w roku 2023. Łączne dofinansowanie wyniesie 78 100 zł. Największa kwota zmiany w budżecie to dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które otrzymają, właściwie jedna rata już wpłynęła, ale do końca roku otrzymają wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszej gminy jest to kwota 15 788 970 zł. Jest to wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych, przy czym należy tutaj dodać, że 15% tych środków w latach 2022-2025 należy przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej. Te pieniądze również mają taki skutek, że przewidziana w pierwotnej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja rozwojowa na rok 2023 nie została przewidziana. W zakresie zmian w oświacie 5 placówek oświatowych pozyskało darowizny, odszkodowania bądź też refundacje i te środki proponuje się przeznaczyć na zadania realizowane przez te placówki. Kolejny to projekt, który będzie dotyczył rodzin ukraińskich, usługi społeczne na rzecz ograniczenia kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Będzie to dotyczyło 25 ukraińskich rodzin, nastąpi diagnoza potrzeb, pomoc psychologiczna, wsparcie językowe, działania integracyjne. Projekt będzie realizowany przez dwie instytucje, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w bieżącym roku oraz w roku 2023. Łączna wartość projektu ponad 412 tysięcy złotych, natomiast wkład własny do tego projektu to 61 858 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego została przyznana dla naszego miasta pomoc finansowa na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków w kopalni Pniówek i Borynia. Jest to kwota 140 tysięcy złotych. To zadanie będzie realizował MOPS. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID zostały przyznane dodatkowe środki na rekompensatę dla przedsiębiorstw oraz rekompensatę dla podmiotów wrażliwych. To zadanie będzie w części realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to jest 867 tysięcy, natomiast Wydział Zarządzania Energią ponad 922 tysiące. 11 100 zł otrzymamy jako dotację celową z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Wkład własny do tego zadania, jaki musimy zapewnić, to 3,5 tysiąca złotych. MOSiR przewiduje wyższe wpływy z tytułu realizacji usług. Jest to kwota 130 tysięcy i proponuje te środki przeznaczyć na utrzymanie bieżącej jednostki. Natomiast w ramach przeniesień planowanych wydatków budżetowych proponuje się zabezpieczyć 25 tysięcy na konserwację cieku między ulicą Kościuszki a ulicą Działkową. 350 tysięcy dla MZK, jest to związane ze wzrostem stawki za wozokilometr. W tej części również 116 426 zł jako dokapitalizowanie spółki MKA, która realizuje na rzecz MZK transport. W zakresie projektu Z przyszłością w Żorach, tutaj jest zwiększenie podwyższenia kapitału dla spółki miejskiej Zakłady Techniki Komunalnej 3,5 miliona w 2022 roku i 2,5 miliona w 2023. Jest to głównie związane ze wzrostem stóp procentowych na rynku międzybankowym i przeliczeniem modelu rekompensaty, którą tej spółce udzielamy z budżetu. 2,5 miliona proponuje się przeznaczyć na wykupy gruntów. Jest to związane z odszkodowaniami na mocy decyzji z RIT, związane również z inwestycjami drogowymi oraz wykupem terenu po byłej kopalni KWK Żory. Taka większa grupa zmian również dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wzrostu ze wzrostem z płacy zasadniczej o 8% od stycznia oraz bieżącą działalnością jednostek. I tutaj wymienię te kolejne jednostki, już od miasta 900 tysięcy, MOSiR 220 tysięcy, Muzeum Miejskie 250 tysięcy, Miejska Biblioteka Publiczna 193 tysiące, MOK 180 tysięcy, ale również jeszcze wyposażenie świetlicy w Rowniu i remont łazienek w Klubie Wisus, dla żłobka 244 tysiące, no i tutaj największa kwota w zakresie oświaty, ponad 9 milionów 100 tysięcy złotych. Zabezpieczenie również na obsługę długu, ponad 1 534 tysiące złotych, jest to przesunięcie z poręczeń, także nie wpływa to na wskaźnik zadłużenia. 90 tysięcy proponuje się przeznaczyć na dodatki mieszkaniowe, zadanie realizowane jest przez MOPS. Otrzymaliśmy również decyzję o zwiększeniu dofinansowania do projektu poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum nr 1 i tu jest konieczna korekta o 468 tysięcy złotych. 120 tysięcy proponuje się zabezpieczyć na zadaniu Zielona Brama do przyszłości. Jest to związane z badaniami archeologicznymi w ramach zadania, które jest tutaj realizowane na płycie rynku, czyli budowa fontanny. 1 500 000 jako dotacja celowa dla MOK na wcześniejszy wykup Muzeum Ognia i jeszcze w zakresie budżetu obywatelskiego Żorska Strefa Tenisa, nie jest możliwa realizacja tego zadania w bieżącym roku budżetowym, proponuje się kwotę 1 750 000 zabezpieczyć w roku 2023. Inne zmiany, które jeszcze wprowadzono w proponowanym projekcie uchwały, to dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej. Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w zakresie dodatku węglowego i to jest przeniesienie z działu 852 do 853. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się co do klasyfikacji pożyczki rewitalizacyjnej i środków z niej pochodzących i też taką zmianę, takiej zmiany dokonaliśmy w projekcie budżetu. Dotyczy to oczywiście zadania Zielona Brama do przyszłości. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na ostatnim posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie, pozytywnie, 10 głosami za. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię połączonych Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Komunalnej. Panie Przewodniczący, Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska oraz Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu 25 października 2022 roku zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na rok 2022 w działach 010 rolnictwo, łowiectwo, 600 transport, łączność, 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozytywnie, jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży. Panie Przewodniczący, Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży na posiedzeniu w dniu 25 października zaopiniowała w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok w działach 921 i 926 7 głosami za. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji. Oj,
Przepraszam bardzo. Komisja Edukacji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok w dziale Oświata i Wychowanie 801 zaopiniowała 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, dyskusji. Proszę, pan Jerzy. Dobrze. Mikrofon. Proszę, proszę. I też mikrofon. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, ja w sprawie tego dofinansowania do ZTK, tam mamy sumę 600 milionów 700, na drugi rok 9400. Moje takie pytanie jest, gdyż w 2001 roku, chyba na początku roku, zadałem pytanie, ile takie mieszkania będą kosztować. To dostałem odpowiedź, że około 280 tysięcy w stanie deweloperskim. To moje takie pytanie, czy robimy jakieś takie szacunki, bo wiemy, że ta inflacja poszła do góry, podnosimy sam wkład finansowy w tym roku, na drugi rok, nie? Jakie to te mieszkanie będzie kosztowało mniej więcej? Znaczy, to jest, mieszkańcy chcą wiedzieć. Dobrze, na sali jest pan prezes ZTK. Pytanie o, czy ma ewentualne jakieś wyceny aktualizacyjne wartości budowanych czy posiadanych mieszkań. Pan prezydent, dobrze, pan prezydent, proszę. Panie Przewodniczący, myślę, że panu radnemu chodzi o cenę mieszkania dla lokatora zainteresowanego wykupem, tak? Zgodnie z zasadami cena ta jest ustalana zawsze w momencie zgłoszenia woli zakupu. Jest zlecenie dla rzeczoznawcy, który musi ocenić i ona zależy od wartości w danym momencie. Nie ma to nic wspólnego z wartościami związanymi z budową tego lokalu. Czyli jak za 10 lat ktoś powie, chciałbym wykupić lokal, to wtedy rzeczoznawca będzie wyceniał i aktualna wartość rynkowa będzie podstawą dokonania transakcji. No, można? Uwzględniają bonifikatę ewentualnie. Tak, tak. Proszę bardzo. Takie szacunki mieliśmy, że w tamtym roku w granicach 280 tysięcy by kosztowało w stanie deweloperskim. Porównując tą inflację, to tak mniej więcej można powiedzieć, że było gdzieś na dzisiejszy dzień. Ale ja mówię wyraźnie, proszę panie radny. Ja wiem, o co chodzi. Nie inflacja, tylko aktualna cena rynkowa decyduje. Ceny nieruchomości mogą iść w górę, mogą też spadać w zależności od popytu, podaży. Jak już jest, można jeszcze panie przewodniczący? Tak, proszę bardzo. Jak jestem przy pytaniu, żeby nie zawracać głowy przy następnej uchwale, bo mamy tutaj środki 6700, na drugi rok 9400, a potem mniejsze. Skąd te takie szacunki, że za 2 lata, 3 lata będą te raty mniejsze? Ta uchwała bazowała na modelu finansowym stworzonym przed tymi wszystkimi zmianami, które teraz następują, czyli z gwałtownym wzrostem stóp procentowych. I teraz proponujemy zmiany na ten rok i na przyszły. Oczywiście to się jeszcze może zmienić, bo my nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Na dalsze lata tych zmian na razie nie wprowadzamy, bo jeszcze nie wiemy, jak będzie. Także być może będzie konieczność zmiany również w kolejnych latach. Ale takie, na razie nie ma takiej potrzeby, bo bank chce takie zabezpieczenie na najbliższy rok. Taka zwana symulacja następna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Kazimierz Dajka, proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, mam pytanie do działu Tutaj mamy 120 tysięcy złotych na pokrycie badań archeologicznych, które wykonujemy teraz przy okazji budowy fontanny, a może nie okazji, ale w związku z wykryciem bardzo, jakby to powiedzieć, zacnych i ciekawych wykopali właśnie elementy, jak to nazwać, trudno mi powiedzieć, jak to określić. W każdym razie mamy przedmioty, które są, uważam, bezcenne. W związku z powyższym interesuje mnie kwestia, czy przy okazji tego, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w tej chwili czuwa nad całością, wystąpiliśmy również o kwestie związane z wybudowaniem tak zwanych zapór od strony ulicy, tam jest bodajże Szeptyckiego, tak? Tak. Żeby po prostu już tą część rynku przy okazji
zabezpieczyć pod kątem niepotrzebnego wjeżdżania samochodów, które wjeżdżają w tej chwili na rynek praktycznie rzecz biorąc bez jakichkolwiek problemów, łamiąc zakazy, które tam obowiązują, więc zacząłem od celów bardzo szczytnych, a skończyłem na tym, co jest tu i teraz, czyli docześnie, bo ostatnia rozmowa, którą przeprowadzaliśmy w aspekcie tego, że jest okazja, żeby zamknąć przynajmniej ten fragment rynku, a na może nie tyle zamknąć, co mieć pełną kontrolę nad tym, kto będzie wjeżdżał i wyjeżdżał z rynku, to jest pierwsza część pytania. A druga część pytania jest taka, że skoro teraz mamy takie, a nie inne już odkrycia, które myślę są bezcenne, czy będziemy to kontynuować w związku z tym, że na razie na płycie naszego rynku można powiedzieć jest cisza, spokój, nie ma żadnych takich jakichś konkretnie wykonywanych ruchów. Czy będziemy kontynuować prace związane z archeologią pod kątem zdobywania dalszych tych zacnych części eksponatów. O właśnie, tego słowa mi brakowało, eksponatów. Proszę bardzo, pan prezydent. Szanowni radni, to co teraz się dzieje w miejscu, gdzie jest zbudowana fontanna, wynika z tego, że przy prowadzeniu prac budowlanych my mamy obowiązek posiadania nadzoru archeologicznego. No i w czasie robienia wykopów pod fontanny okazało się, że odkryto nowe warstwy, które wcześniej nie były jeszcze zbadane. I to spowodowało, że budowę Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał i nakazał przeprowadzenie dokładnych badań. To opóźnia budowę fontanny i generuje koszty. My na razie te koszty żeśmy określili na 120 tysięcy, ale do końca to nie wiadomo, ile będzie to kosztowało, bo to w zależności od tego, jak będą przebiegały te prace. I na tym etapie, proszę Państwa, my wykonujemy je w tym zakresie, który jest teraz nam nakazany i nie planujemy rozkopywać dalszej części rynku. To by prace były bardzo długotrwałe i bardzo kosztowne. Jeżeli w przyszłości będziemy kontynuowali przebudowę rynku i całego Starego Miasta, myślę, że tak będzie, to wówczas będzie okazja do wykonywania następnych prac wykopaliskowych. A pytanie pierwsze, no to oczywiście nie ma nic wspólnego z fontanną, to jest raczej sprawa nowego pomysłu na to, jak ma funkcjonować starówka i myślę, że jest to temat, który trzeba przemyśleć. Ja jestem za tym, żeby ruch kołowy ograniczać jak najmocniej na Starym Mieście, z tym, że musi to się odbywać w sposób taki, żeby nie wywołał szoku wśród mieszkańców, bo bardzo będą wtedy protestowali, może nawet nie mieszkańcy, tylko przedsiębiorcy. I trzeba w porozumieniu z nimi, też no, z mieszkańcami, wyłączać pewnie poszczególne fragmenty ulic czy ulice z ruchu kołowego i jak najmniej dopuszczać ruchu na rynku. Ale mówię, to powinno być przedmiotem osobnej dyskusji. Dziękuję. Kazimierz Dajka, proszę bardzo. Panie prezydencie, zgadzam się w całej rozciągłości z pańską wypowiedzią, tylko w aspekcie tych prac, które w tej chwili przebiegają, myślę, że konsultacje jak najbardziej tak. Natomiast mamy w zasadzie wypracowaną strategię, patrząc przez miasto Rybnik, jak tam odbywa się ten ruch, jak można zamknąć w sposób precyzyjny i bez szkody dla mieszkańców tą strefę, bo to jest wszystko już, można powiedzieć, w fazie realizacji w innych miastach, także tu nie potrzebujemy odkrywać Ameryki, warto skorzystać z tych doświadczeń, które mają już w innych miastach wdrożone. Sprawa jest z mojego punktu widzenia banalnie prosta. W związku z tym mamy tą część rynku bardzo blisko wjazdu, otwartą, więc należało to jeszcze na tym etapie, należałoby to przeanalizować, czy aby z tamtej strony już nie posunąć się do takiego rozwiązania, które myślę docelowo należałoby zastosować w takim, a nie innym wydaniu, żeby ten ruch faktycznie odbywał się w sposób przewidywalny i z korzyścią dla wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Nie widzę innych zgłoszeń. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9.2. Zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036. Proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Przewodniczący, szanowni radni, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w dużej mierze już to zostało omówione przy zmianach w budżecie. Dotyczy to chociażby zielonej bramy do przyszłości, poprawy efektywności energetycznej budynku technikum nr 1, wykupów nieruchomości, dotacji celowej dla MOK, projektu Dostępny Samorząd czy projektu Usługi Społeczne, także budżetu obywatelskiego w zakresie Żorskiej Strefy Tenisa. Dodatkowe zmiany, jakie się proponuje w wieloletniej prognozie finansowej, to zwiększenie środków na budowę dróg na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Osiny o 388 tysięcy złotych. Po postępowaniach przetargowych, aby móc rozstrzygnąć to postępowanie, konieczne jest zabezpieczenie tej kwoty. Łączna wartość projektu to będzie 1 250 000 złotych. Nowe zadania, które proponuje się wprowadzić, to opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej z Żory z miastem Rybnik i powiatem pszczyńskim. 500 tysięcy w 2023 roku. Środki te będą przeznaczone na dokumentację projektową i ma to być kontynuacja przebiegu trasy krajowej nr 12. W zakresie opracowania projektów budowy i przebudowy dróg proponuje się na 2023 rok zabezpieczyć kwotę 1 000 000 złotych. Dla projektu, który będą dofinansowane z Polskiego Ładu, a jest to związane z budową infrastruktury drogowej na terenie stref przemysłowych w Baranowicach i Osinach. Nowy projekt również wsparcie dla uczniów z Ukrainy na zakup laptopów. Są to laptopy dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Duże zadanie, które proponuje się również wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej, to budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ulicy Okrężnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To zadanie przewiduje się do realizacji w latach 2000, właściwie wydatki z tego tytułu oraz dochody z tego tytułu w latach 2026-2045. Jesteśmy na takim etapie negocjacji w ramach całego tego projektu, że już konieczne jest wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej, aby móc ogłosić przetarg. I w zakresie tej umowy z tytułu partnerstwa publiczno-prywatnego jej właściwe skonstruowanie powoduje, że nie wpływa ona na dług, ale też znajduje jakby swoje miejsce odrębne w wieloletniej prognozie finansowej, jest na to ekstra wiersz w zakresie zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. Proponuje się również wyodrębnienie z wydatków bieżących w 2023 roku kontynuacji nasadzeń drzew. Jest to kwota ponad 346 tysięcy złotych. Ujęto oczywiście w wieloletniej prognozie finansowej zmiany, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym, dotacje z budżetu wojewody na kwotę ponad 415 tysięcy złotych oraz zaktualizowano odsetki. Bardzo dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja na swoim posiedzeniu nie opiniowała tego projektu uchwały. Przepraszam bardzo. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska również nie, także... Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Proszę, proszę bardzo, Krzysztof Mędlik. Panie Przewodniczący, Panie Radny, Panie Prezydencie, pytania dotyczące tych nowych projektów, które wpisujemy do wieloletniej prognozy finansowej. Pierwsze dotyczy projektu budowy ścieżki rowerowej. Dostaliśmy na ten temat, był dosyć szeroko omawiany na połączonych komisjach w poniedziałek. Jakby pan mógł ogólnie przypomnieć, czego dotyczy ten projekt i jakie są plany, jeśli chodzi o prowadzenie tej ścieżki rowerowej w
łączący miasto Rybnik z Pszczyną, przebiegający przez miasto Żory. Drugie pytanie dotyczące kolejnego projektu, mianowicie opracowanie projektu budowy i przebudowy dróg. I mamy tu cztery zadania, które są zaproponowane. Te cztery zadania też były omawiane na połączonych komisjach, ale mam szczegółowe pytanie dotyczące między innymi połączenia ulicy Kościuszki z ulicą Strażacką. Wiemy, że tam jest wiadukt, planowany wiadukt kolejowy i pytanie, czy w projekcie, czy w ogóle w kolejnych naszych działaniach planujemy o zwrócenie się do współpracy z PKP, żeby także pokryć część kosztów, czy jest planowana jakaś współpraca z PKP. Jak również w projektach, które otrzymaliśmy, czy w rysunkach, któreśmy otrzymali, tam na tych projektowanych drogach znajdują się budynki. Czy te budynki będą w jakiś sposób wykupywane, czy miasto planuje tak daleko idące zmiany w tych? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana prezydenta. To zacznę od tego, od drugiej części. Proszę państwa, my robimy projekty tych dróg, dlatego że pojawiła się szansa uzyskania dotacji na budowę takich dróg, czyli dróg do stref przemysłowych. I dlatego faktycznie planujemy budowę drogi łączącej ulicę Kościuszką ze Strażacką, czyli do specjalnej strefy ekonomicznej, która jest w Baranowicach, na pograniczu Żor i gminy Pawłowice. I jeżeli nie otrzymamy pieniędzy z budżetu państwa, czyli w ramach Polskiego Ładu Inwestycyjnego, to wówczas z pewnością będziemy próbowali porozumieć się z PKP. Z PKP oczywiście porozumienie musiałoby polegać na tym, że w zamian byłby zlikwidowany jakiś przejazd kolizyjny, czyli na jednym poziomie. Taki przejazd pewnie byśmy proponowali zamknięcie przejazdu, który już jest poza granicami Żor w Warszowicach. Bo inaczej PKP no, nie widzi interesu w tym swojego. No i z taką propozycją się nosimy, że jak nie uzyskamy środków, to się zwrócimy do PKP, żeby wspólnie zrealizować taką inwestycję. Jeżeli wyniknie potrzeba wykupywania nieruchomości zabudowanych, no to nie będzie wyjścia, bo to jest zrealizowane, proszę państwa, te projekty w formule ZRID, czyli łącznie z wywłaszczeniem gruntów. Ja teraz nie chcę na pewno przesądzać, że jakieś nieruchomości zamieszkałe będą na trasie i trzeba będzie wykupić, bo możliwe, że nie. Tak szczerze powiedziawszy, zakładam, że nie będzie takich sytuacji, no ale to projektant musi ostatecznie rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, to tak, Żory leżą na trasie krajowej trasy rowerowej numer 12. To jest taka trasa, która południem Polski biegnie. Na naszym odcinku łączy Racibórz, Rybnik, Żory, Pszczynę. I pojawia się realna szansa na uzyskanie środków w przyszłej perspektywie unijnej na wybudowanie tej trasy. Ale my musimy być gotowi, bo oczywiście środki dostaną ci, którzy będą gotowi, którzy będą mieli projekty, pozwolenia na budowę. I dlatego my się już spieszymy i chcemy być gotowi w przyszłym roku. To byłaby droga rowerowa od granic miasta z Rybnikiem. Ona przebiega głównie, tak bym powiedział, wzdłuż Starej Rybnickiej. Później idzie, dochodzi do centrum miasta, idzie wzdłuż ulicy Męczenników Osięcimskich. Później będzie przebiegała tunelem pod drogą krajową numer 81. Później wzdłuż Staropszczyńskiej, no a następnie już wzdłuż Pszczyńskiej do granic z Rudziczką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2045. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. Głosowało 21 radnych. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9.3. Podatek od nieruchomości. Poproszę pana prezydenta, panią Małgorzatę. Pan prezydent, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Takim projektem uchwały zajmujemy się co roku i jak co roku państwu mówię o tym, że są pewne ramy
w ramach których się możemy poruszać. I przypomnę, że w przyszłości bywało tak, żeśmy uchwalali zmniejszenie podatków od nieruchomości, bo w Polsce była deflacja. Od jakiegoś czasu już mamy znowu inflację. W tym roku ta inflacja, jak wiecie Państwo, jest już bardzo wysoka, ale na potrzeby ustalania podatków od nieruchomości stosuje się trochę inne wskaźniki. To się porównuje sytuację z połowy roku poprzedniego do następnego. No i ta inflacja wyliczona przez Ministerstwo Finansów wynosiła 11,8% i to jest ten wskaźnik maksymalny, o który mogą być podniesione podatki od nieruchomości. I tak jak od wielu lat robimy, ja proponuję właśnie, żeby zastosować ten wskaźnik, czyli 11,8%. To oczywiście nie rekompensuje naszych wydatków bieżących, które w przyszłym roku wzrosną radykalnie. Przy okazji chcę powiedzieć, że planujemy już wprowadzić o 13,5% wzrost wynagrodzeń w sferze samorządowej. A jeżeli chodzi o energię, to tutaj nawet jak wejdzie w życie ustawa sejmowa ograniczająca wydatki dla samorządów, to ten wzrost będzie wynosił, proszę Państwa, ponad 160% kosztów energii w naszym mieście. Także nie mam najmniejszych wątpliwości, że tutaj nie ma żadnego pola manewru i my musimy maksymalizować nasze dochody w przyszłym roku, żeby deficyt, proszę Państwa, mówię jasno, deficyt był jak najmniejszy, bo to, że będzie, to jest pewne. I moim zdaniem będzie bardzo duży. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Poproszę o opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na swoim posiedzeniu jednogłośnie 10 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Inne komisje nie opiniowały projektu uchwały. Czy są pytania, uwagi do projektu? Proszę bardzo. Radny Kazimierz Dajka. Niestety urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Szanowni radni, szanowni państwo, panie przewodniczący, no, tak jak pan prezydent powiedział, no, mamy poważny dylemat. Trzeba się zmierzyć z tym, co doskwiera nam wszystkim. Mieszkańcy patrzą, co teraz radni, rady miasta, jaki ruch wykonają. Wiadomo, że sytuacja jest bardzo ciężka. Mała i średnia przedsiębiorczość z tymi wszystkimi kwestiami, które pan prezydent poruszył, szczególnie jest obarczona. W związku z powyższym, między innymi, patrząc również przez pryzmat naszego rynku, gdzie chcielibyśmy w jakiś taki dość znaczący sposób podjąć kroki, które by ożywiły tę strefę, myślę, że pan prezydent już miał wystarczająco dość dużo czasu na to, bo rozmawiamy na temat ten, który dotyczy, powiedzmy, samego rynku, zastosowania jakichś, powiedzmy, ulg czy innych możliwych ruchów, które można wykonać zgodnie z literą prawa, które w sytuacjach, gdzie faktycznie ta mała i średnia przedsiębiorczość i mieszkańcy, którzy no, będą mieli problemy finansowe, bo na pewno takie przypadki będą, wiadomo, że to wszystko jest w rękach pana prezydenta, nie naszych, będzie na tyle inteligentnie i zgodnie z własnym sumieniem postępował, żeby to, co nam będzie już niebawem doskwierać, a będzie, maksymalnie na miękko, tak to określę, przejdzie do następnego okresu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Dawid Świerczak. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni, ja chciałem zapytać, czy były wyliczenia, jaka byłaby różnica pomiędzy tym, gdyby ten podatek dla prowadzących działalność gospodarczą pozostał bez zmian, a jak to wygląda po podwyżce? Dobrze, czy pani Małgorzata, pani kierownik, ma tego typu wyliczenie, czyli dotyczy samej wąskiej, czyli jaka to jest kwota od działalności gospodarczej? Czy przepraszam, pani Izabela, przepraszam bardzo.
I pani naczelnik, bardzo przepraszam. Dobrze, ja tylko może, żeby pani spokojnie się przygotowała. Bo pytam o ten podatek. Tak, 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 od podmiotów. Dlatego, to jest najbardziej tak, uciążliwy. Uciążliwy, z jednej strony też największy, bo trzeba też powiedzieć jasno mieszkańcom, że większość podatku od nieruchomości płacą przedsiębiorcy. Zdecydowanie większość podatku od nieruchomości to są dochody z firm. Jeżeli chodzi o podatek od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, według maksymalnych stawek, szacuje się wpływy w okolicach 24,5 miliona według nowych stawek. Według starych stawek, gdyby utrzymać stawki z 2020 roku, jest to prawie 22 miliony, czyli 2,5 miliona różnicy. Proszę bardzo, panie. To mam jeszcze takie pytanie, bo ja nie jestem specjalistą od prawa podatkowego, tym bardziej od nieruchomości. Natomiast czy jest taka możliwość, żeby rozdzielić podatek od nieruchomości dla prowadzących działalność w taki sposób, żeby był liczony na przykład od powierzchni prowadzonej działalności, załóżmy, do 200 metrów podatek byłby taki, a powyżej 200 metrów większy. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że większość tego podatku w Żorach płacą sklepy wielkopowierzchniowe i to pewnie głównie z tego powodu zawsze mamy maksymalną stawkę tego podatku od nieruchomości. Natomiast jest to wtedy najbardziej uciążliwe dla tych małych przedsiębiorców, którzy no, są zmuszeni płacić ten najwyższy podatek. Według mojej wiedzy radni mogą na terenie miasta może odbyć się różnicowanie stawek podatkowych, ale ze względu na przedmiot opodatkowania, a przedmiotem opodatkowania są budynki, a nie ich powierzchnia. Poza tym należałoby mieć na względzie również kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej w momencie stosowania takiego różnicowania stawek podatkowych. Pan prezydent, proszę bardzo. Szanowni radni, tego typu dyskusje się bardzo często odbywały i już, my już dokładnie wiemy, jaki to ma skutek. Proszę sobie uświadomić, że wzrost stawki o 2 zł mniej więcej za metr kwadratowy rocznie, to przy powierzchni, o której mówi pan radny, czyli 200 metrów, to jest 400 zł na rok. Nie sądzę, że kwota 400 zł na rok to jest kwota, która decyduje o tym, czy komuś się opłaca, czy nie opłaca działalność gospodarcza. Po prostu podatki od nieruchomości stanowią niewielki koszt w porównaniu z innymi kosztami, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorcy. A dla nas to są po prostu już miliony. Dla nas, jak każdy się mieszkaniec zazwyczaj przeciętny, to będzie miał kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych więcej, przedsiębiorcy no odpowiednio więcej, a dla nas w sumie po podniesieniu to będzie około 6 milionów więcej. I to już jest dla miasta kwota znacząca, a dla poszczególnych mieszkańców czy przedsiębiorców to nie są kwoty, które decydują o ich biznesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, nie widzę zgłoszeń, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Barbara Fiodor jest za. Jestem za, bo jeszcze dobrze, mam rozumiem. Nieczynny. Problem z tym. Dziękuję bardzo. Więc, czy głosy za już uwzględniają głosowanie? Tak, okej. Okay. Czyli głosowało 17 radnych za. 17, nie, to już jest uwzględnione, zapytałem właśnie. Czyli w tych 17 jest również pani radna Fiodor, dobrze. Więc łącznie głosowało 23 radnych. 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, przy 2 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9.4 podatku od środków transportowych. Poproszę pana prezydenta, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości proponuję, aby w przyszłym roku podatek od środków transportowych wzrósł o 11,8%. Z taką samą argumentacją, jaka była przy podatku od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na swoim posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 10 głosami za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. W związku z pierwszym podaję pod głosowanie uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jestem za. Dziękuję. Pani Barbara Fiedor głosowała za. Moment, jeszcze chwilkę poczekajmy. Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. Głosowało 22 radnych. 19 radnych głosowało za, przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9.5. Opłaty targowej. Również proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Tak. Szanowni radni, proponuję, żeby tę podstawową kwotę opłaty targowej z 7 zł podnieść na 8 zł. A te pozostałe kwoty to jest po prostu też w odpowiednich proporcjach, bo tak to liczymy, że to jest pewien taki standard, ileś metrów to zajmuje i przeliczamy, ile by to wynosiło za te pozycje 1-2. Także proponuję podnieść opłatę o złotówkę. Przypominam, że 2 lata żeśmy nie podnosili tej opłaty. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie, pozytywnie, 10 głosami za. Dziękuję bardzo. W związku z brakiem zgłoszeń poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie opłaty targowej. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Głosowało 23 radnych, 20 radnych głosowało za, przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9.6. Zmiana uchwały Rady Miasta Żory nr 563/42/22 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025, pierwszy etap 2022. Poproszę panią naczelnik Monikę Niemczyk o wprowadzenie. Dziękuję. Szanowni państwo, szanowni radni, w maju bieżącego roku podjęliście państwo uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na modernizację źródeł ciepła na terenie naszego miasta, w związku z czym złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu o udzielenie takiej pożyczki. Wnioskiem były objęte 173 nieruchomości. W związku z zaistniałą sytuacją na rynku paliw, tym co się dzieje w naszym państwie i wzrostem kosztów, część osób zrezygnowała z realizacji tego projektu. Gmina podjęła działania, żeby uzupełnić to w ramach listy rezerwowej i kolejnego naboru. Ostatecznie gmina złożyła korektę wniosków i do projektu zakwalifikowane się 172 mieszkańców, w związku z czym kwota pożyczki, którą miasto planuje zaciągnąć, oszacowano na 1 308 085 zł i 40 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, połączone komisje na posiedzeniu poniedziałkowym, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, omawiany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 563/42/22 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025, pierwszy etap 2022. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 23 radnych. 23 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9.7. Zmiana uchwały nr 515/40/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory. Proszę pana naczelnika Dominika Kruzbeckiego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, przedstawiony projekt uchwały wynika ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela. Tą zmianą dokonano zmiany podziału, jeśli chodzi o stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Wcześniej to był nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Obecnie te dwa pierwsze stopnie zostały połączone. Jest nauczyciel początkujący, następnie nauczyciel mianowany oraz dyplomowany. Wcześniej wyglądało to tak, że na początku kariery zawodowej, gdy nauczyciel otrzymywał stopień stażysty, przydzielano mu opiekuna stażu. Obecnie, gdy jest nauczycielem początkującym, przydziela się mentora. W związku z tym musieliśmy dokonać zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli, wprowadzić to stanowisko mentora, by ta osoba mogła otrzymać dodatek do sprawowanej funkcji. Uchwała ta będzie obowiązywać od 1 września, czyli jakby z mocą wsteczną, ze względu na to, że w międzyczasie toczyły się jeszcze rozmowy z nadzorem wojewody, czy konieczna będzie kompletna wymiana regulaminu wynagradzania, czy tylko wystarczy ta jednostkowa zmiana. Jesteśmy na świeżo po spotkaniu z nadzorem wojewody i nadzór uznał, że wystarczą zmiany, a dotychczasowe regulaminy nie tracą mocy. Została ta uchwała, ten projekt poddany konsultacjom. Nie zgłoszono w toku konsultacji żadnych uwag i uzyskaliśmy również pozytywną opinię związków zawodowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę opinię Komisji Edukacji. Panie Przewodniczący, Komisja Edukacji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w sprawie zmiany uchwały nr 515 Rady Miasta Żory w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory, zaopiniowała 6 głosami za. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 515 przez 40 przez 18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Kończymy głosowanie. Głosowało 21 radnych, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9.8. Zmiana uchwały nr 405 przez 29 przez 21 Rady Miasta Żory z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Żorach. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Częściowo już na ten temat mówiła pani skarbnik, omawiając zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Ja tutaj to powtórzę, że my wprowadzając te zmiany reagujemy na wzrost stóp procentowych, uchwalając pierwotnie w 2021 roku tę uchwałę o wsparciu zakładów techniki komunalnej w realizacji programu budowy mieszkań. Żeśmy wtedy w modelu ujęli stopę procentową, która wtedy obowiązywała i ona oczywiście jest nieaktualna, teraz wielokrotnie wzrosła i stąd konieczność podnoszenia kapitału. Na razie robimy to tylko w tym roku i w przyszłym. Oczywiście, jeśli się wysokie stopy będą utrzymywały, to w kolejnych latach też może taka potrzeba zachodzić. Tu chcę od razu jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten rok, to prawdopodobnie ja jeszcze raz zaproponuję w tym roku podniesienie kapitału. Jak będziemy już bliżej końca roku i będziemy już bardzo dokładnie wiedzieli, ile potrzeba podnieść kapitału, a poza tym będą możliwości, bo to nie chodzi tylko o to, żeby podjąć uchwałę, to trzeba jeszcze mieć środki wolne, żeby taki wydatek ponieść, bo te środki wtedy muszą wpłynąć na rachunek spółki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarczego i Budżetu. Panie Przewodniczący, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 10 głosami za. Dziękuję bardzo. Opinia połączonych komisji. Nie, radny Krzysztof Mętlik, tak? Proszę bardzo. Panie Prezydencie, pytanie dotyczące
czynszu, które już płacą mieszkańcy, którzy zajęli te lokale mieszkalne, w jakim stopniu czynsz pokrywa no, wszystkie wydatki, które są prowadzone na tych obiektach, na tych budynkach i czy w którymś roku jest zaplanowane, że wpływy z czynszu w jakim stopniu będą pokrywać także te zobowiązania, które mamy wobec banku. Szanowni radni, nasza potrzeba podnoszenia kapitału występuje nie w całym okresie finansowania budowy mieszkań, tylko w początkowym okresie, kiedy wpływy z czynszu nie są wystarczające, żeby pokrywać zobowiązania wobec instytucji finansującej, wobec banku, bo przede wszystkim chodzi o odsetki. Kiedy zadłużenie jest duże, to odsetki są wysokie. Potem spłacając przez kolejne lata kapitał, płaci się coraz mniejsze odsetki. I po roku 2035 już dlatego już nie ma podnoszenia kapitału, bo jest założone, że wpływy z czynszów będą wyższe niż zobowiązania wobec instytucji. I wtedy już będzie spółka osiągała zysk. Proszę bardzo. To jeszcze jedno pytanie, czy w tym modelu finansowym przewiduje się także, że spółka ZTK będzie miała nadwyżkę i w jaki sposób w postaci dywidendy będzie oddawała te pieniądze z powrotem w optymistycznej wersji? No jest to teoretycznie możliwe po okresie finansowania i po oczywiście wykonaniu wszystkich zobowiązań wobec banku. Dziękuję. Także to szybko nie nastąpi, ale tu chcę Państwu powiedzieć, że w długim okresie to jest to dla spółki, a przez to dla miasta bardzo opłacalne, bo po spłaceniu, po wykupie obligacji, tak dokładnie, bo to są obligacje, no to miasto staje się właścicielem bardzo dużego majątku, tych wszystkich mieszkań, które teraz budujemy. Jeszcze może odnośnie sprzedaży, bo w modelu finansowym również jest to ujęte, że mieszkańcy będą się zwracać o wykup lokali, i wówczas te pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą przekazywane w całości do instytucji finansującej i będzie to zmniejszało zadłużenie, czyli również odsetki. Czyli też to jest korzystne dla gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 405 przez 29 przez 21 Rady Miasta Żory z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Żorach. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jestem za. Barbara Fiedor jest za. Kończymy głosowanie. Głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9.9. Przyznania pierwszeństwa nabycia prawa własności lokalu garażowego nr 29 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Żorach obręb Żory oznaczonej jako działka nr 2411 przez 142. Proszę zastępca prezydenta pana Daniela Wawrzyczka o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni, proponowany projekt uchwały przewiduje przyznanie pierwszeństwa nabycia prawa własności lokalu garażowego oraz prawo użytkowania wieczystego udziału w gruncie działki nr 2411 przez 142. Ustawa, kiedyś obowiązująca ustawa o gospodarce gruntami, przewidywała przez 3 lata możliwość nabycia takich garaży na własność przez dzierżawców, jednakże tam był końcowy termin do 31 grudnia 2000 roku. W Żorach około 30, we wszystkich kompleksach garażowych, w Żorach około 35 osób przeoczyło ten z różnych powodów przeoczyło złożenie tego wniosku. Natomiast obecna ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje pewne przesłanki, które uniemożliwiają dzierżawcy, który wybudował garaż na podstawie pozwolenia na budowę, nabycie takiego garażu za zgodą Rady Miasta w formie pierwszeństwa nabycia. Ten dzierżawca spełnia te warunki ustawowe. W związku z tym zwrócił się z pismem do Urzędu Miasta, a my zwracamy się do Rady Miasta o wyrażenie takiej zgody. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Panie Przewodniczący, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 10 głosami za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia prawa własności lokalu garażowego nr 27 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Żorach obręb Żory oznaczonej jako działka 2411/142. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Kończymy głosowanie. Głosowało 22 radnych. 22 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9.10. Zniesienia pomnika pamięci walczących o wolną Polskę na terenie rynku w Żorach. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni. W tym roku przystąpiliśmy do renowacji obszaru Starego Miasta. Tu już się rozpoczęło kilka inwestycji. To państwo jesteście świadkami tego. Przebudowywana jest fontanna na rynku, jest przebudowywana kompleksowo ulica Klimka, park staromiejski jest poddany kompleksowej modernizacji. I w związku z tym, że nowa aranżacja ulicy Klimka zakładała, że będzie ona bardziej taka, powiedziałbym, rekreacyjna. Jest to miejsce naprzeciwko kościoła, naprzeciwko przy szkole i stąd był wniosek, propozycja, żeby przenieść pomnik walczących o wolną Polskę. Pomnik, który w naszym mieście jest bardzo ważny, bo odbywają się przy nim główne uroczystości miejskie. Między innymi tam odbywa się upamiętnianie Konstytucji 3 maja, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. W pierwszej wersji pomnik ten miał być przeniesiony na teren starego cmentarza w okolice pomnika żołnierzy wyklętych. Jednak to przeniesienie ostatecznie nie uzyskało aprobaty wojewódzkiego konserwatora zabytków. I należało poszukać innego miejsca dla usytuowania tego pomnika. Po bardzo długiej i wnikliwej analizie, które miejsca są optymalne dla tego typu pomnika i funkcji, jaką pełni w naszym mieście, czyli takiego centrum, gdzie odbywają się główne uroczystości, gdzie są manifestacje. Stąd propozycja, aby ten pomnik znalazł się na rynku naszego miasta. W ramach samego rynku też było branych kilka lokalizacji pod uwagę i z tych lokalizacji najlepsza okazała się lokalizacja przed Urzędem Miasta. Tutaj ta część rynku jest tak na co dzień najmniej odwiedzana przez mieszkańców, a jednocześnie zapewnia ta część rynku odpowiednie warunki do przeprowadzania dużych uroczystości miejskich. W Żorach od wieków wszystkie najważniejsze uroczystości odbywały się na rynku. To było miejsce różnych zgromadzeń, manifestacji i ja jestem przekonany o tym i myślę, że wielu radnych, że jeżeli chce się nadać odpowiednią rangę uroczystościom, to powinno się w warunkach naszego miasta, powinno się to odbywać właśnie na naszym głównym placu, czyli na rynku. Wiele instytucji, wiele służb właśnie na rynku przeprowadza swoje główne uroczystości, bo tak postrzegany jest nasz rynek przez mieszkańców. I tak było też w historii. W historii naszego miasta wszystkie najważniejsze wydarzenia działy się na rynku. Ta lokalizacja naprzeciwko Urzędu Miasta uzyskała zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, także nie ma już teraz przeszkód żadnych, aby ten pomnik w tym miejscu znieść. I zwracam się do szanownych radnych o to, żeby podjąć taką uchwałę i wreszcie nadać temu pomnikowi właściwą rangę i żeby nasze miejskie uroczystości najważniejsze wreszcie odbywały się w godnych warunkach. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię komisji. Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży. Panie Przewodniczący, Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży na posiedzeniu w dniu 25 października powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami przy 1 głosie przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Panie Przewodniczący, połączone Komisje Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu poniedziałkowym 25 października dyskutowała na temat lokalizacji tego pomnika walcząc o wolną Polskę. Gościliśmy na posiedzeniu Miejską Konserwator Zabytków. Po dyskusji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 10 głosami przy 4 głosach przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę radny Dawid Świerczek. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja tylko krótko, bo ten temat już był wałkowany na poprzedniej sesji i na komisjach, tak jak Pan Przewodniczący powiedział. Ja tylko jako radny, jako mieszkaniec Starego Miasta chciałem powiedzieć, że lokalizacja tego pomnika na rynku to jest pomysł fatalny. Został wprowadzony w trybie awaryjnym z racji tego, że wcześniej nie dopełniono formalności z przeniesieniem go na stary cmentarz. I gdybym wiedział o tym, jak to się skończy, to byłbym za tym, żeby ten pomnik w ogóle był, nie powinien być ruszany stamtąd. Powinien być tam, gdzie jest od 70 lat i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kazimierz Dajka. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, więc w 100% zgadzam się z Panem Radnym Świerczkiem. Mnóstwo osób, które ostatnio do mnie w wieku takim już można powiedzieć dojrzałem, troszeczkę starsze ode mnie, które miały okazję, jakby to powiedzieć, wychowywać się wokół tego pomnika, mają przeogromny żal, dlaczego tak, a nie inaczej. No, w związku z powyższym została taka decyzja, a nie inna, już podjęta. Z tego, co wiemy, ten pomnik zostanie przeniesiony, tak też to powiedziałem tym osobom. Szczególnie jedna pani mnie, można powiedzieć, stara Różanka, stara oczywiście w określeniu jak najbardziej pozytywnym, czyli z krwi i kości. No, myślę, że jakoś będzie musiała się z tym faktem oswoić, że pomnik zostaje przeniesiony i to na płytę rynku. Chciałbym zapytać o decyzję pana wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pan przewodniczący przed chwilą mi ją pokazał. Jest taka decyzja, jest oczywiście zmiana tej decyzji, bo pierwsza decyzja była na nie, w tej chwili mamy decyzję na tak, także czy coś więcej tam zostało zawarte w tym, nie powiem, bo nie zdążyłem się wgłębić, jak uzasadnił tak diametralną zmianę swojej decyzji pan wojewódzki konserwator zabytków, no ale to jest w każdym bądź razie jego sprawa. Myślę, że wie, co robi. Jeżeli taką decyzję podjął, to my za bardzo z tym polemizować nie możemy. Na pewno zależy nam na tym, żeby pomnik walczących o wolną Polskę, którzy zostawili największy dar, jaki można otrzymać od Pana Boga, czyli swoje życie, walcząc o wolną Polskę, nie ulega wątpliwości, trzeba ten pomnik szanować, trzeba go mieć jak najbardziej w poszanowaniu i trzeba dochować wszelkich starań, żeby był w miejscu godnym, gdzie nie będzie zakłócane to, co jest najważniejsze, czyli ten splendor, który powinien temu pomnikowi towarzyszyć. Miejmy nadzieję, że to, co zostanie za chwileczkę przegłosowane, się sprawdzi, bo taka decyzja została podjęta. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zbigniew Krówka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Oczywiście konsekwentnie będę przeciwko usytuowaniu tego pomnika na płycie rynku w miejscu dla mnie szczególnym, rynek nasz, bo to też wynikło na obradach Komisji Budżetu, kiedy rozmawialiśmy o strategii rozwoju miasta i usłyszałem, że będziemy pracować nad rewitalizacją rynku, czyli będziemy musieli się zmierzyć z koncepcją, jak ten rynek ma docelowo wyglądać, bo na dzień dzisiejszy robimy ulicę Klimka, będzie odtworzona jedna część fontanny, na pewno będziemy musieli uporządkować wiele tam rzeczy, które się tam znajdują. Już sobie jakby na samym początku tej rewitalizacji utrudniamy nasze zadanie, bo stawiamy tam pomnik, który wymaga według mnie innego podejścia do tego, jak upamiętnić walczących o Polskę żołnierzy.
To, co mówiłem kiedyś wcześniej, to powtórzę, że już mamy tych obiektów takich, które mówią o historii naszego miasta, to mówię, 4 tablice, teraz będą 2 pomniki, mamy fontannę, która zachwyca nas muzyką francuską, za chwilę będzie grająca fontanna. Proszę? Karuzela. A czy karuzela, przepraszam, tak, karuzela i za chwilę będzie grająca fontanna. I ten rynek już dla mnie jest takim miejscem, gdzie znajduje się dużo oderwanych od siebie rzeczy, a powinno być to wszystko spójne. I ten pomnik w ogóle nie pasuje do koncepcji tego rynku, bo jak sobie zrobimy nową jakby koncepcję tego rynku, to te wszystkie przestrzenie są bardzo fajne, kiedy one są duże, a nie wszystko tam jest napchane w jednym miejscu, w drugim. Też zakłóca mi ciąg komunikacyjny, bo jest w drodze do jakby części centralnej tego rynku. Tablica, która upamiętnia żołnierzy, oczywiście jest bardzo ważna, i historia, i to, co na niej jest napisane, jest bardzo istotne, ale sama bryła pomnika nie jest dla mnie ciekawa. Takich brył jest tysiące w Polsce, było to robione 70 lat temu, więc nawet patrząc pod kątem jakby takim artystycznym, no nie jest to jakby znaczące dzieło sztuki, które będzie nam ten rynek w jakiś sposób uświetniać. Więc twierdzę, że nie jest to najlepszy pomysł. Można było znaleźć inne miejsce i rynek nie jest od tego, żeby go w taki sposób dewastować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Kamil Owczarek. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, myślę, że ta dyskusja, pewnie jakieś emocje podczas rozmów komisji pewnie budziła. Jako mieszkaniec wieloletniego osiedla Sikorskiego, po trochę Osin, aktualnie Kleszczowa, być może w przyszłości rynku, uważam, że akurat miejsce lokalizacji pomnika na rynku jest godne. Oczywiście każdy z nas może tutaj sobie różnie to oceniać. Niemniej do mnie argument co do godnego umiejscowania tego pomnika na rynku przemawia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika pamięci walczących o wolną Polskę na terenie rynku w Żorach. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. Głosowało 20 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, przy 6 głosach przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9.11. Przyjęcia strategii rozwoju miasta Żory 2030+. Proszę panią naczelnik Iwonę Kapustkę, tak? O wprowadzenie. Proszę bardzo. Szanowni państwo, chciałbym prosić o przyjęcie strategii rozwoju miasta Żory na lata 2030+. Przyjęcie tej strategii będzie oznaczało zakończenie obowiązywania strategii przyjętej w 2014 roku. I teraz chciałabym powiedzieć kilka zdań na temat tego, w jaki sposób były podejmowane prace nad strategią oraz w jaki sposób jest zbudowany dokument, a także jakie wskazaliśmy obszary strategicznej interwencji w ramach tego dokumentu. Więc dokument opracowywany był prawie 2 lata. Rozpoczęliśmy od opracowania bardzo szczegółowej diagnozy dotyczącej stanu naszego miasta pod różnymi względami. Rozważaliśmy kwestie związane z demografią, z migracją, kwestie związane z mobilnością, a także powodami tej mobilności, także kwestie związane z przestrzenią. Następnie w oparciu o diagnozy organizowane były spotkania z mieszkańcami reprezentujących różne gremia w ramach 5 warsztatów. Te warsztaty były prowadzone przez naszych ekspertów zewnętrznych, których zaprosiliśmy do współpracy. To był dr Marcin Baron oraz pan Luke Palmen.
Następnie wsparli nas, w dużej części opracowali właściwy dokument, czyli naszą strategię. I w pierwszej połowie 2022 roku, zgodnie z ustawą, poddaliśmy nasz dokument bardzo szerokim konsultacjom i uzgodnieniom. Byliśmy zobligowani do tego, aby na temat naszego dokumentu wypowiedziały się Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konsultowaliśmy też dokument z naszymi sąsiadami, ościennymi gminami, a także prosiliśmy o opinię Zarząd Województwa Śląskiego. Ostatnim podmiotem, który opiniował nam dokument, była Żorska Rada Pożytku Publicznego. Po uzyskaniu też, w trakcie uzyskiwania tych uzgodnień, zorganizowaliśmy też bardzo szerokie konsultacje społeczne, zaprosiliśmy mieszkańców, udostępniliśmy ten dokument w różnych formach. Zorganizowane też było spotkanie w kinie na Starówce, ono było otwarte. No i na ten moment dochodzimy do sytuacji, w której zgodnie z harmonogramem dokument jest gotowy do przyjęcia. I teraz jeśli chodzi o samą jego budowę. Skonstruowany jest tak, jak klasyczne dokumenty tego typu powinny wyglądać, czyli rozpoczyna się podsumowaniem kończącej się strategii oraz skrótem z diagnozy. Następnie dokonana została analiza SWOT, czyli tak określenie silnych i mocnych stron miasta oraz szans i zagrożeń, które wiążą się z otoczeniem szerszym, również makroekonomicznym. Następnie opracowaliśmy wizję miasta, kierunki rozwoju tego miasta, wskazaliśmy projekty strategiczne, a także programy dziedzinowe, czyli programy operacyjne niższego rzędu, które wynikają ze strategii, a które będą stanowiły jej uszczegółowienie, a także zasady monitorowania i ewaluacji tego dokumentu. I ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, dotyczy projektów strategicznych. Stworzyliśmy 4 obszary strategicznej interwencji, tak zwane OSI. To jest OSI Gwarków, OSI Osiedla, OSI Tereny Cenne Przyrodniczo oraz OSI Zrównoważona Mobilność. I w ramach OSI Gwarków wskazaliśmy tutaj jako projekt strategiczny projekt związany z rewitalizacją osiedla Gwarków, między innymi laboratoria, farmy wertykalne czy szkoła międzynarodowa. W ramach OSI Osiedla przewidzieliśmy kontynuację programu mieszkaniowego z przyszłością w Żyrach. W ramach OSI Tereny Cenne Przyrodniczo wskazaliśmy tutaj 3 projekty. Budowę Centrum Edukacji Regionalnej w Żyrach, skupienie się na różnych funkcjach stawu Śmieszek, w tym bioróżnorodności, ale także funkcji turystycznej i rekreacyjnej, a także rozwijanie potencjału, który posiada park przypałacowy w Baranowicach. I w ramach OSI Zrównoważona Mobilność wskazaliśmy również 3 projekty. To zintegrowane działania na rzecz zeroemisyjnego transportu publicznego, budowa regionalnej trasy rowerowej Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna oraz usprawnienie ruchu tranzytowego w subregionie zachodnim i centralnym, czyli kontynuacja budowy drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Przepraszam. Komisja na swoim posiedzeniu jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 10 głosami za. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Żory 2030+. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W oczekiwaniu na głosowanie, tak jak też było powiedziane, radni brali w warsztatach, brali udział w wielu panelach dyskusyjnych, które odbywały się w związku ze strategią. Także ten temat był przez nas bardzo dobrze, jak powiem, rozpoznany i stąd nie ma pytań, aż ta dyskusja odbywała się w trybie roboczym. Szanowni radni, głosowało 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie.
Przechodzimy do punktu 9.12. Przekazania skargi. Szanowni radni, wpłynęła kolejna skarga złożona przez tą samą osobę skarżącą na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Skarga została zgodnie z kompetencją przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę pana przewodniczącego o wprowadzenie. Dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni. Kolejna skarga tegoż samego pana wpłynęła do naszej Rady Miasta w dniu 15.09 w sprawie wezwania do zapłaty za okres od 1 do 30 września i braku środków do egzystencji i do życia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła tą skargę, zważywszy na treść skargi, wzięła pod uwagę przepisy artykułu 233, 234 i 235 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które stanowią, że postępowanie administracyjne ma pierwszeństwo przed postępowaniem skargowym. Mając to na uwadze, komisja zaprosiła panią dyrektor, zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem stwierdzenia, czy toczy się jakiekolwiek postępowanie. Oczywiście pani dyrektor potwierdziła, że w tej sprawie toczy się postępowanie administracyjne. Mając to na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie postanowiła przekazać powyższą skargę do miejskiego, do rozpatrzenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 głosami za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania skargi. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych. Czy są pytania, uwagi do sprawozdania? Dziękuję. A przepraszam, Krzysztof Mętlik. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie, mam pytanie dotyczące zadania, które już w WPF-ie przełożyliśmy na rok następny, mianowicie przebudowa drogi ulicy Zamkowej z budową drogi rowerowej. Wiemy, że w pierwszej kolejności zameczek, park, następnie drogi, ale mam pytanie, czy już przygotowujemy dokumentację i kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu, patrząc na to, co się działo z przetargami, że mogą być odwołania, mogą być nie wiem, unieważnienia, ewentualnie nikt się nie zgłosi, jak na przykład do drobnego przetargu, który w tym tygodniu się odbył odnośnie utwardzenia terenów pod siłownię w naszych dzielnicach. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o ten przetarg? Proszę pana prezydenta. Szanowni radni, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji, to dokumentacja praktycznie jest gotowa poza jedną rzeczą, czyli przejściem przez rzekę Rudę, bo to jest rzecz, którą trzeba uzgodnić z Wodami Polskimi, uzyskać ich decyzję i ta procedura trwa, ale no, jestem dobrej myśli, że z początkiem roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu. Chcemy ten przetarg jak najszybciej ogłosić, żeby jeszcze były dobre ceny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 11. Interpelacja, zapytania do prezydenta miasta z odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę, pan radny Krzysztof Mętlik. Panie prezydencie, mam interpelację w oparciu o paragraf 64 Regulaminu Pracy Rady. Proszę o skuteczne zabezpieczenie ścieżki rowerowej biegnącej pomiędzy ulicami Kościelną i Strażacką. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności dzieci dojeżdżających do szkoły w Baranowicach, proszę o wykonanie skutecznego zabezpieczenia ścieżki rowerowej biegnącej pomiędzy ulicami Kościelną i Strażacką. Odcinek tej ścieżki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu obok sklepu. Wielokrotnie osoby podjeżdżające do sklepu lub szkoły zatrzymują się i parkują na ścieżce rowerowej, co powoduje duże utrudnienie dla rowerzystów, a czasami wręcz powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników.
Dodatkowo rowerzyści jadący w stronę szkoły, wyjeżdżając za ulicę Strażacką, mają bardzo utrudnioną widoczność, co może spowodować zagrożenie wjazdu bezpośrednio pod samochód jadący od strony południowej ulicą Strażacką. Jeszcze słowo komentarza. Tam jest dosyć mało miejsca, jeśli chodzi o kwestię tego parkingu, więc prawdopodobnie trzeba będzie prowadzić rozmowy z właścicielem tego sklepu ze względu na to, że usytuowanie parkingu prostopadle do ścieżki rowerowej, prostopadle do sklepu może spowodować, że wyjazd na tą ścieżkę rowerową będzie powodować to, że jeżeli w jakiś sposób zabezpieczymy tą drogę, to może dochodzić do uszkodzeń samochodów. Prosiłbym, żeby całościowo spojrzeć na ten teren. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciał jeszcze złożyć pisemne zapytanie lub interpelację? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw różnych wolnych wniosków. Proszę, radny Krzysztof Kurek. Dziękuję. Panie prezydencie, trzy pytania odnośnie naszej dzielnicy, bo mamy dużo jednak, z kolegą Władkiem dostajemy dużo zapytań odnośnie tego, co tam się, czy już się prace będą rozpoczynały i co z tymi pracami w najbliższym czasie się będzie. Chodzi o basen, chodzi o hotel i trzecia rzecz, chodzi o tą szkołę, która tam ma być w przyszłości. Proszę o informację na ten temat. Proszę pana prezydenta. Może za dużo. Wyłącz. Szanowni radni, rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę basenu, ale niestety został zgłoszony protest. Protest jest rozpatrywany przez Krajową Izbę Odwoławczą i w przyszłym tygodniu będzie rozprawa w Warszawie i będziemy widzieli, czy zostanie protest uwzględniony, czy nie. Protest jest na rozstrzygnięcie, bo druga firma, która była trochę droższa niż ta pierwsza, chciałaby, żeby pierwszą wykluczyć i żeby oni wygrali. No tak niestety w dużych przetargach często bywa. Jeżeli chodzi o hotel, niestety hotel nie będzie przebudowywany na razie. Mieliśmy taką obietnicę uzyskania środków z firmy Leroy Merlin, która by częściowo pokrywała koszty przebudowy tego hotelu na mieszkania, z tym, że warunki, które ostatecznie tam były takie, że tam musiałyby być te mieszkania zachowane na dłuższy czas, co przy tym zagospodarowaniu basenu nie wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Także my chcemy mieć większą swobodę, żeby ten budynek mógł pełnić również inne funkcje, nie tylko tych mieszkań socjalnych czy mieszkań chronionych. Stąd wycofał się Leroy Merlin, ponieważ w dłuższym okresie nie mogliśmy tego zagwarantować i teraz po prostu czekamy, mamy projekty, ale czekamy na inną możliwość sfinansowania przebudowy tego hotelu. Bo chyba tak też Państwo czujecie, że jak tam już będzie ten nowy basen piękny, to lepiej, żeby tam inaczej był ten budynek wykorzystywany, a nie jako mieszkania chronione czy socjalne. Jeżeli chodzi o trzecią sprawę, to tak, jest bardzo trudne pozyskanie tych obiektów. Jeden obiekt żeśmy zakupili, ale ten główny, administracyjny, tam toczą się ciągle sprawy. No mamy porozumienie z właścicielem, z tym, że obiekt jest, ma zabezpieczenie hipoteczne i tam chodzi o dyskusję z bankiem i miejmy nadzieję, że osiągnie się porozumienie i będziemy mogli ten obiekt zakupić, będzie wolny od hipoteki ten obiekt. I to jest jedna nadzieja, a druga nadzieja to jest taka, że zostaną uruchomione środki z Unii Europejskiej i będziemy mogli ten nasz projekt zrealizować, bo przypomnę, ta dotacja blisko 100 milionów złotych to jest dotacja ze środków, które mają pochodzić z Unii Europejskiej. Jeżeli one będą zablokowane, no to też będziemy mieli problem. Ale ja wierzę, że jednak te środki będą uwolnione i będziemy mogli rozpocząć to zadanie.
Jeżeli chodzi o terminy, to nie możemy nic powiedzieć więcej na ten temat, tak? Rozpoczęcia pracy. No to za rok mniej więcej, mam nadzieję, będą mogły się rozpocząć prace. Teraz trwają prace projektowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kamil Owczarek. Panie Prezydencie, a jeżeli chodzi o te środki na realizację tych inwestycji, to one są przewidziane z Krajowego Planu Odbudowy, czy z Funduszu Spójności, czy jeszcze z innych, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dobrze. A ja bym chciał o inną rzecz zapytać, dlatego że pewnie miasto dysponuje obiektami użyteczności publicznej, które być może są zasilane energią w związku z wykorzystywaniem węgla. I pytanie, czy na zimę jesteśmy przygotowani i nie będziemy tu mieli jakichś problemów, czy ewentualnie uczestniczymy w programie jakimś takim związanym z pomocą w pozyskiwaniu węgla dla mieszkańców, bo jakaś taka ankieta się też w mieście pojawiła, więc jakby tam pan prezydent mógł w tym temacie coś powiedzieć więcej. Gmina jeszcze ma dwa obiekty takie, które posiadają kotłownie węglowe. Jeden to jest Zakład Aktywności Zawodowej w Roju. Tam czekamy na podłączenie gazu. Być może już teraz to nastąpi. Także jeżeli to będzie ostatni sezon, kiedy opalamy węglem i tam będzie to przebudowane na kotłownię gazową. Tam po prostu do tej pory nie było gazu. Drugi obiekt to jest obiekt właśnie tego hotelu w Roju, hotelu sportowego, czy tam przy basenie. No tam nie ma za bardzo możliwości innego zasilania na razie, bo nie ma ani gazu, nie ma sieci i podjęliśmy decyzję, że tam będą wybudowane pompy ciepła. I dokumentacja też jest i pewnie to będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy, mimo że nie będzie jeszcze środków na przebudowę całego obiektu, ale te kotłownie w pierwszej kolejności przebudujemy i będą zastosowane pompy ciepła, ale to będzie też nie w tym sezonie, a na ten sezon no, niestety zabezpieczamy węgiel. Dziękuję. Czy mieszkańcy jakieś takie zgłaszają potrzeby w zakresie ewentualnie wspólnego mieszkaniowego miasta, czy radzą sobie sami? No, pewnie żeście Państwo słyszeli, żeśmy robili taką szybką ankietę, żeby się mieszkańcy zgłosili zainteresowani zakupem tego węgla, który miałby być sprzedawany przez gminy. Zgłosiło się do nas 267 gospodarstw domowych na niecałe 800 ton i jak tylko ustawa wejdzie w życie, to my zgłosimy gotowość włączenia się w to. No uważam, że jeżeli 267 rodzin czy gospodarstw domowych, bo to może nie zawsze się pokrywa, jest zainteresowanych nabyciem, to znaczy, że nie są zabezpieczeni jeszcze na zimę. Tak? Myślę, że gmina powinna im pomóc. My tego nie będziemy, jak się włączymy, to nie będziemy tego robić bezpośrednio. My wyłonimy firmę, która dla nas to będzie robiła. Firma, czyli skład węgla działający, który ma plac, wagę, ludzi i po prostu wybierzemy firmę, która najtaniej to dla nas zrobi. Mamy kilka takich firm w Żorach, także nie ma wątpliwości, że się znajdą, bo już się zgłaszają. Właściwie wszystkie trzy składy się zgłosiły, że chcą to robić dla nas. A jeszcze pytanie, panie prezydencie, czy w ramach tej grupy, o której pan wspomniał, tych zainteresowanych, są również ujęte jakieś wspólnoty mieszkaniowe bądź tego typu podmioty, czy są to tylko mieszkańcy i takie podmioty, no, nie ma też niekomercyjnych, czy też są jacyś przedsiębiorcy? Nie, przedsiębiorców nie ma tam. Tam są osoby. A wspólnoty mieszkaniowe? Nie. Wspólnot nie. Też nie ma. Widocznie sobie poradziły już w jakiś sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Sobik. Ja chciałem w tym samym temacie, oczywiście, co pan radny Owczarek. I no, pan prezydent dokładnie wszystko wyjaśnił mi i nie mam w tym temacie pytań. Ewentualnie jeszcze bym miał pytanie, czy ta firma, która będzie upoważniona do rozprowadzenia wśród gospodarstw tych 268, będzie sama to doprowadzać, ten opał, czy mieszkańcy będą musieć po zgłoszeniu, po weryfikacji, po zakupie, będą musieli w własnym transporcie odebrać te 3 tony bodajże przysługujące? Odbiór z tego składu będzie się odbywał staraniem i na koszt mieszkańca. Z tym, że wszystkie te firmy dysponują możliwościami, że mogą same to zrobić, ale no to już jest na koszt mieszkańca, bo mają samochody odpowiednie. Można też oczywiście własnym transportem odebrać, no albo przez jakichś, nie wiem, znajomych. Cena, którą ta maksymalna, wszyscy o tym słyszeliśmy, te 2000 nie obejmuje dostawy do domu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Lis. Panie prezydencie, ja ulica Złota. Proszę mi powiedzieć, wiem, że brakuje tam 150 metrów tej kanalizacji do zrobienia. Czy mamy już jakąś firmę, która już zacznie to robić? Proszę pana prezydenta. PWiK przeprowadza postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy tego brakującego odcinka. Problemem jest, proszę państwa, cena, bo ta cena na taki krótki odcinek robiony w trybie awaryjnym jest bardzo wysoka i dylemat właśnie na tym polega, że PWiK nie ma środków, żeby tak dużą, wysoką cenę zapłacić. Niewykluczone, proszę państwa, że trzeba będzie PWiK pomóc w tym, bo PWiK działa w taki sposób, że środki, które ma, ono ma zaplanowane, ma podpisane umowy i tak dalej. I to nie jest tak, że ma wolne środki, teraz na przykład 500 000 może nagle dodatkowo dać na coś takiego. A to jest mowa o takich kwotach, proszę państwa. Także no, jestem w kontakcie z panem prezesem. Jak nie znajdziemy już tańszych wykonawców, to nie wiem, no być może zwrócę się do państwa, żeby wspomóc PWiK, żeby mogli taką umowę szybko podpisać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Kazimierz Dajk. Panie prezydencie, mam pytania odnośnie ulicy Rybnickiej i Stodolnej. Mamy dwie drogi, które na pewno w sposób dotkliwy i dokuczliwy naszym mieszkańcom przysparzają mnóstwo problemów. Nie ukrywam, że myślałem, że przynajmniej ulica Stodolna pójdzie w takim trybie bardziej szybkim. Mamy święto, ludzie będą chcieli dotrzeć na cmentarz w sposób cywilizowany. Myślę, że dołożymy jako miasto wszelkich starań, żeby przynajmniej te chodniki zostały zaasfaltowane i te drogi na tyle pootwierane, że zapewnimy płynność w okresie tych dwóch dni, trzech, myślę od soboty w zasadzie, bo to tak będzie się wszystko na pewno kręciło wokół cmentarzy. Dobrze, że mamy więcej tych dni, to nie będzie może takiej kumulacji przy tych cmentarzach. Mamy ładną pogodę, także myślę, że panie prezydencie należałoby firmie HLS zwrócić uwagę na to, że wszystkie ręce na pokład i te dwie drogi w trybie pilnym na tyle przygotować, żeby szło spokojnie jeździć. To jest jeden temat. I drugi temat, no jest dobrze, bo jest ciepło. Czy mamy rozstrzygnięty przetarg na akcję zima, ewentualnie kto wygrał akcję zima i jeszcze czy powiedzmy ta firma, która wygrała tą powiedzmy ten przetarg jest w stanie na pewno dopełnić wszelkich potrzebnych tematów, które to w okresie akcji zima trzeba dopełnić. Proszę pana prezydenta. Tak, jest wyłoniona firma, która będzie się zajmowała akcją zima. Jest to tym razem inna firma, nie ta, która robiła to przez kilka ostatnich lat, no ale to jest przetarg. Po prostu ta firma nowa dała korzystniejszą ofertę. To nie jest firma, która nie ma doświadczenia, bo robi to w innych jednostkach samorządowych, no ale u nas jeszcze nie robiła. No nic na to nie poradzimy. Jak w przetargu wygra ktoś, to i spełnia wszystkie wymagania, które stawialiśmy w specyfikacji przetargowej, no to musi wygrać. Także no, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze tej zimy. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o remonty ulicy Stodolnej i Rybnickiej, one z grubsza przebiegają, jeszcze się mieszczą w terminie, to nie są przeterminowane. Tam, o ile pamiętam, do końca listopada są terminy, także pewnie, no, mam nadzieję, że będą terminy dotrzymane. Czy do grudnia nawet, tak? Odpowiada mi pan zastępca. Wątpię, czy do 1 listopada da się wiele zrobić, bo, jako że zostały dwa dni robocze, proszę popatrzeć. Także raczej trzeba będzie zrobić tak, żeby zabezpieczyć te prace, które są, no i trzeba będzie po prostu przetrwać to. No, nie zawsze, proszę państwa, mamy taki komfort, że wybieramy sobie, kiedy będziemy remontowali. Przypomnę, to te drogi są remontowane w ramach
Polskiego Ładu. Startowaliśmy w konkursie, dostaliśmy pieniądze i po prostu musimy zgodnie z umową zakończyć zadanie i rozliczyć. Ale te znaki zostaną zdjęte? To będzie przejazd swobodny na parking z dwóch sąd? Znaczy on jest, ale no wiemy, że on przede wszystkim jakby to jest informacja, mam wrażenie, dla ruchu tranzytowego. Natomiast chodzi o to, że ta droga nie jest na tyle rozkopana, żeby moim zdaniem można przez te trzy dni po niej jeździć bez jakiegoś większego problemu. Bo o to mi chodzi, bo w momencie jak będą stały te bariery na środku, no to tam powstanie moim zdaniem jednak chaos komunikacyjny. Trzeba porozmawiać, bo ja wiem o co chodzi. To jest kwestia, kwestia organizacji ruchu na czas wykonywania robót i też wymaga pewnych uzgodnień, ja sobie zdaję sprawę. Tu panie Piotrze, co do organizacji ruchu, to prosiłbym, żeby się za bardzo nie wypowiadać, bo dzisiaj miałem okazję pojeździć, popatrzeć i faktycznie zaliczyć parę takich niespodzianek, które mamy na bieżąco fundowane przez firmę. Także organizacja ruchu, a może raczej chaos organizacyjny, który panuje w ruchu. I dziękować Panu Bogu, że nie mamy jakichś takich większych zdarzeń losowych. Myślę, że te chodniki, które są w tej chwili przygotowywane na ulicy Stodolnej, jeżeli wywrzemy jakąś większą presję, to firma, która się, która jest w kooperacji z firmą HLS, jest w stanie zaasfaltować przynajmniej te części, które są przygotowane. Także temat uważam poruszony jak najbardziej słusznie. Wiadomo, że czas i termin jest dłuższy do realizacji, natomiast wszystkim nam zależy na tym, w związku z zaistniałymi warunkami pogodowymi, które mamy naprawdę przeszczęśliwe, jak na październik, jest bardzo dobrze pogodowo, więc oby tak zostało jak najdłużej. Niech pracują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Krzysztof Hałacz. Panie Prezydencie, chciałem się dowiedzieć, na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Osinach, garażów straży i jeszcze jedno pytanie, czy coś w ogóle wiadomo, co się dzieje, ulica Główna z ulicą Wąwozową, przystanek, tam jest kwestia podjęcia decyzji o zarurowaniu rowu. Niedawno był tam wypadek, dość poważnie, chłopiec wyszedł z autobusa, był potrącony. Czy coś w tym temacie się dzieje? Dziękuję. Jeżeli chodzi o tę trzecią sytuację, to nie jest mi znana, nie wiem nic na ten temat, ale to się zorientuję, co się tam wydarzyło. Jeżeli chodzi o szkołę, proszę Państwa, jest kilka zadań oświatowych przygotowywanych, rozbudowy szkół, remonty i między innymi tam jest zadanie rozbudowa szkoły w Osinach. I my przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, z tym, że żeby ogłosić przetarg, musi być na wszystkich zadaniach gotowość, pozwolenie na budowę, dlatego że to będzie, musi być w jednym postępowaniu przetargowym. Także tych zadań jest kilka, jak powiedziałem, i jeszcze ostatnie jakieś sprawy związane z dokumentacją, z pozwoleniami się toczą na niektórych zadaniach. Miejmy nadzieję, że do końca roku będzie to zakończone i na przełomie roku ogłosimy przetarg na te wszystkie modernizacje i rozbudowy placówek oświatowych. Jeżeli chodzi o remizę strażacką, to na poprzedniej sesji wprowadziliśmy do wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadziliśmy takie zadanie na przyszły rok, także pozwala to nam już ogłosić przetarg. Nie wiem, czy tu pani naczelnik jest, inwestycji chyba nie ma, bo ten przetarg jest w przygotowaniu. On lada dzień powinien być ogłoszony na budowę. Także po rozstrzygnięciu firma będzie mogła przystąpić już do prac. Płatności będą już w przyszłym roku. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Chcąc odpowiedzieć panu radnemu, bo pan prezydent, jakby to powiedzieć, nie brał udziału w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy panu prezydencie. Komisja zajęła się tym tematem, była policja i dość gruntownie rozpatrywaliśmy warianty, które należałoby zastosować. Ja myślę, że wydział na dzień dzisiejszy przygotowuje stosowne rozwiązanie w aspekcie zarurowania tego odcinka rowu, który będzie prowadził do ulicy Wąwozowej i myślę, to rozwiązanie zostanie panu prezydentowi przedstawione jako jeden z wariantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pan Jerzy Marciniak. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie. Ja chciałem się odnieść do ulicy Promiennej i wolontariuszy na osiedlu Sikorskiego. Mamy nasze tam dwa budynki wielorodzinne i one nie stykają wcale z Promienną. Mamy zabudowany teraz, działka została sprzedana i jest zabudowane tam nie przedszkole, tylko jakaś rehabilitacja prywatna, nie? Proszę wyobrazić, że starsze małżeństwo jechało i stanęło przy przychodni naszej i przy aptece tam na Sikorskiej i się pytałem, proszę pana, gdzie tu jest, dwa bloki przy kupie są na Promienny. Przyjechałem, tu nie ma nic, jest taki jeden, a tutaj jest rehabilitacja. No mówię, zaraz się kapę, o co chodzi, powiedziałem, tu te dwa bloki za tą przechodnią, na wolontariuszy. Te budynki wychodzą na wolontariuszy. Cały rejon prawie zajęty jest przez tą przychodnię, tylko taki, taki malutki odcinek niezabudowany. No tak to wyszło, że to tak zagmatwane to jest. Starsi ludzie po prostu idąc z przystanku, no tak nie wiedzą za bardzo, gdzie patrzą, Promienna, nie ma tej ulicy, a zapisane chyba, nie pamiętam, 5 czy 6, nie pamiętam jakie, ale w razie te budynki są na Promiennej, nie mają nic żadnego styku z Promienną. Obok jest deweloperski budynek, wolontariuszy chyba 17. A tu obok są te nasze. Tam jest chyba szkoła, mi się wydaje, i poradnia, ale... Poradnia rehabilitacyjna. Tak, ale szkoła też, nie? Okej, okay, dobrze. Czy tutaj... Czy coś tym zrobimy, czy to jest tak prawidłowo? No, tak się... Proszę państwa, to jest pewna zaszłość, kiedy trochę inaczej jeszcze te przebiegi ulic były. Faktycznie teraz tam się na prywatnej działce pojawiła ta szkoła, z jakimś ośrodkiem dla niepełnosprawnych. No i to teraz tak faktycznie odgrodziło. No byłaby uzasadniona zmiana adresu, z tym, że no to jest duża dosyć operacja, bo tam tych mieszkańców jest bardzo dużo. No, być może trzeba będzie się na to zdobyć i nie wszystkim zmienić adresy, ale to... Nie spotkałoby się to ze zrozumieniem. No nie, ale jest trochę zagmatwane, trzeba przyznać. Tylko nie pomyślano prędzej, bo cały czas wyjeżdża się na Promienną, na wolontariuszy, nie? Ale ja przypomnę, że te nazwy później się pojawiły. Tam nie było tej nazwy wolontariuszy kiedyś. I potem ustalono przebiegi drogi. Dobrze, dziękuję bardzo. Małgorzata Celińska. Panie Prezydencie, ja chciałem zapytać o te 750 drzew, które miały być nasadzone w Żorach z okazji 750-lecia, bo na razie nic się nie dzieje. Rady dzielnic zostały wezwane przez panią naczelnik Materzok do wskazania miejsca, gdzie te drzewa by posadzić. No, głowiliśmy się, gdzie to zrobić w Kleszczowie, miejsca się znalazły, no ale drzew jak nie było, tak nie ma. Czy coś będzie? Czy to tak? Nie, przetarg jest rozstrzygnięty i drzewa będą zasadzone w tym roku. Wszystko jest dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, z mojej strony dwie sprawy. Pierwsza to jest, wpłynęło zawiadomienie z wojewody, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Stwierdził nieważność uchwały w sprawie 25 sierpnia w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie. Zainteresowanych radnych odsyłam do uzasadnienia. Dla mnie troszeczkę w niektórych miejscach bardzo ciekawe i nie zgadzam się z nim, ale ja mówię, odsyłam do lektury tutaj, czy będziemy podejmować nową uchwałę, czy będziemy skarżyć, to jest odrębna sprawa. Rozumiem, że chyba będziemy jednak nową uchwałę podejmować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, szanowni radni, oczywiście miesiąc listopad to wiele świąt o charakterze państwowym, także już zapraszam do uczestnictwa 11 listopada w uroczystościach, jak również będziemy 13 listopada świętować 750-lecie. Będzie duży koncert, zaproszenia zostały przesłane dla nas, także zachęcam wszystkich do udziału w imprezach. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam obrady Rady Miasta Żory.